Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy sobie unboxing tej paczki. Pamiętacie, ostatnio żeśmy sobie zamawiali padzika, a dzisiaj mi przyszedł i zobaczcie, w takim oto opakowaniu. Zobaczcie, przy okazji mam jeszcze tego drugiego pada. To sobie je porównamy. Czym one się właściwie od siebie różnią? Chyba tylko wyglądem, no nie? Jesteście gotowi na otwarcie? Ściągamy sobie, hops. I uwaga, uwaga. Tadam! Czy jest dokładnie taki, jak zamówiłem? Zobaczcie, jak wygląda. Uuu, nowiu... What? What the fuck? Ja nie zamawiałem takiego triggera. Ej. Przysłali mi innego pada, zobacz. Przecież ja nie zamawiałem jednego czarnego, a drugiego... takiego pozłacanego pada, zielonkawy taki, coś się pomylili chyba w zamówieniu. Cieszę. Patrzę to moje nagranie, nie, jak składałem i faktycznie te spusty, no tu nie można wybrać sobie, tu się nie da innych wybrać, nie da się wybrać z lewej strony, żeby był taki, a z drugiej strony, żeby był taki. Dobra, ale jedziemy dalej, zobaczymy, czy się przyciski zgadzają. To jest tym spustem, ej, what? Dobrze, że nie będę go widział, ale tragedia. No chłopie, płacisz parędziesiąt złotych więcej za pada i przychodzi ci jakiś taki. To prawda, tu się wszystko zgadza, napis się zgadza, kolorystyka się zgadza, wygląda tutaj wszystko super, no ale to jest straszne. Będę musiał sobie ten trigger, wiecie, coś wymienić chyba, nie wiem, znajdę może gdzieś na Allegro używany i sobie podmienię te triggery, no przecież tragedia jest. No chłopie, co jest, kurde, zły pad mi przysłali. Okej, okay, ale czy są jakieś różnice między tym padem a tym, jeśli chodzi o layout? Chyba nie. Tutaj tak sobie patrzę, że jest generalnie to samo chyba. Tutaj widzimy te wszystkie przyciski. Oczywiście tu kolorystyka jest wybajerzona. Tutaj mamy ten silniczek fajny i w ogóle, ale wow, jestem legendarnie zawiedziony tym triggerem. Kurde, ej, co powiecie na to? Co powiecie na to? Poza tą wadą, o której mówiłem, to wygląda bardzo fajnie. Tutaj mamy to podgumowanie, które możemy sobie opcjonalnie wybrać. W tym padzie od Forzy też mamy do... A... Nie, to jest zupełnie inna guma. Ja nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale tu mamy coś innego, zobaczcie. Ta jest taka bardziej gładka guma, jest to wyraźnie jakaś guma, a tu jest taka bardziej kropowata, czyli trochę te pady się od siebie różnią. Wiecie co, mi się wydaje, że ten pad od Forzy jest lepiej wykonany. Nie wiem dlaczego, takie mam uczucie w ręce. To nie chodzi o wagę, bo tutaj mam założone baterie, tylko jakoś tak na przykład te krawędzie gdzieś w tym miejscu. Mam wrażenie, że na tym padzie od Forzy lepiej to wygląda. Spasowanie jest jakby lepsze. Myślę, że nic się nie będzie tutaj ruszać, no nie? Ani nic, ale kolory są mega fajne. Tylko muszę te kurde triggery teraz powymieniać, no nie? No bo coś się nie zgadza. No i chyba odpalamy Forzę.